Cechą ludzi pokornych jest to, że znają swoje ograniczenia. I nie chodzi tu o to, że tymi ograniczeniami czy ich świadomością się zadręczają, wręcz przeciwnie. Dzięki temu, że znają swoje ograniczenia, potrafią reagować odpowiednio do nich, działać odpowiednio do tego, co potrafią rzeczywiście, a nie tylko to, co chcieliby potrafić. I mam w dzisiejszej Ewangelii Jana Chrzciciela, który mówi, że idzie mocniejszy od niego. Jana Chrzciciela, który tak naprawdę jest, no powiedzielibyśmy, herosem życia duchowego, życia moralnego, etc. A mimo to zna swoje ograniczenia i działa według nich. Idzie przede mną, czy za mną, mocniejszy. I na niego czekajcie. Na niego czekamy zresztą teraz w okresie Adwentu, na uroczystość Bożego Narodzenia. I może warto, żeby i w nas w tym czasie, nie tylko w tym czasie, ale może to będzie odpowiedni okres, aby pobudzić to w sobie, żeby w nas, w naszych sercach urodziła się taka umiejętność. Umiejętność takiego realnej oceny swojego postępowania i swoich możliwości. I wtedy, gdy będziemy to mieć, gdy nie będziemy żyli w jakiejś projekcji tego, jakimi czy jakimi umiejętnościami mamy się posługiwać i mamy mieć w sobie, będziemy w pełni wykorzystywać to, co mamy rzeczywiście. A z pewnością każdy z nas ma bogaty wachlarz, ale bardzo różny wachlarz umiejętności, marzeń, pragnień, ale i zwykłej ludzkiej dobroci. I myślę, że to jest bardzo ważne, aby w sobie takie coś pobudzać, nie tylko w okresie Adwentu, ale warto ten okres Adwentu wykorzystać właśnie do tego. I do tego Was i siebie oczywiście zachęcam.